kilka zimowych tipów. Dobra, mamy taką miejscówkę. Rynna idzie tutaj. Tutaj jakaś mała rynienka z dużo wolniejszym nurtem. Uskok dna. Tutaj wlewik pod drzewem. Tutaj mamy kamienie. Rynna idzie jakieś 1,5 metra od tamtego brzegu. Tamta strona jest dosyć stroma, ale wolna. Zimą szukałbym ryb w tego typu miejscówkach na granicy tego uskoku. Może tam, gdzie ten nurt jest spokojniejszy. W okolicy tych kamieni, gdzie tworzą się poduszki albo za, albo przed. I tamta strona nurtu, gdzie mamy tą wolniejszą wodę, ale dosyć blisko głównego nurtu. Okolice jakichś przeszkód, może środek dołka. Jeśli mamy taki nurt jak tutaj, on jest dosyć szybki. Skupiłbym się bardziej tutaj na tej części, gdzie on już się wypłaszcza, zwalnia. Prawdopodobnie robi się tam głębiej też. Wszystko zależy oczywiście od pogody. Mamy dosyć ciepłą zimę, więc ryby mogą być już trochę inaczej poustawiane. U mnie jeszcze sezon się nie zaczął, ale to taka podstawowa jakby informacja, co ewentualnie, na co zwracam bardziej uwagę. Mniej szukam ryb w takich rynnach, szczególnie z takim szybkim nurtem. Tu co prawda są jakieś przeszkody, więc warto w ich okolicach sprawdzić, ale bardziej spodziewam się ryby właśnie w takim wolniejszym nurcie, rozlanym, w odsunięciu od głównego nurtu, w takich osłoniętych miejscach. Ryba spokojnie sobie może się ustawić, zwłaszcza że tutaj teraz akurat woda jest na przykład trochę kopnięta.